Sarsa dzisiaj w Sanoku. Ja zacznę od twojego tekstu. Chciałabym łączyć ludzi swoją muzyką, a nie dzielić ich swoimi poglądami czy rozmową na temat. Rozumiem, że chodziło ci o politykę. Nie, no chodzi mi o wszystkie rozmowy na takie tematy, które mogą podzielić ludzi. Najchętniej bym rozmawiała o tym, na czym się chociaż trochę znam, o muzyce. Obiecuję, że nie będziemy rozmawiać o polityce. Okay. Przed rozmową z tobą zadzwoniłem tutaj do kilku sanockich fryzjerów. Okazało się, że jeszcze nie robią sarsorogów, no ale wiesz, to jest prowincja, więc trochę później do nas wszystko dociera. Myślę, że niedługo zaczną. Prowincja, no ale to ma swoje uroki, takie miejsca i myślę, że nawet to jest dobre. No i po co robić coś, co nagle staje się masowe? Chociaż faktycznie przyznam szczerze, że bardzo mi jest przyjemnie, jak widzę, że na moich koncertach młodzież ma uczesane te różki, sarsorogi, już różne były nazwy. To jest zawsze takie pozytywne, że ktoś ma ochotę przybrać ten symbol związany ze mną. Posiadasz to, o czym zapominają często polscy muzycy, a mianowicie swój własny styl. No tak, posiadam. Ale szczerze mówiąc, jakby wszyscy artyści, których ja słucham, są charakterystyczni i właściwie jakby ta część branży muzycznej, taka bardziej powiedzmy plastikowa, nigdy nie była w obrębie moich zainteresowań. No to faktycznie wymagało wielkiej walki z wydawcami, z wytwórnią, bo wiadomo, że wszystkie majorsy mają swój styl pracy i korporacje. Natomiast chyba prawdziwy artysta się nie ugina. Właśnie, niezwykłe teksty, malownicze teledyski, jesteś chyba bardzo wrażliwą osobą. No jakby to jest część osobowości artystycznej, ta wrażliwość przeszkadza na co dzień często, bo to mnie obciąża w niektórych sytuacjach i życiowych, i kiedy obserwuję doświadczenia innych ludzi, czy nawet oglądam wiadomości, to jest ciężko i ten poziom empatii we mnie mi ciąży, ale faktycznie pomaga w tych procesach twórczych, kiedy przychodzi do tworzenia koncepcji na teledysk, czy na płytę, czy chociażby właśnie tworzenia dla innych, to wtedy pomaga. No, ja czuję, że do tego jestem powołana, więc to mi rekompensuje te wszystkie troski związane z tym, z tą wrażliwością. No właśnie, te złe strony. Czy to nie jest tak, że te sarsorogi trochę ci przeszkadzają? To jest taki młyn na wodę trochę dla kazań księdza Natanka. Nie, tak tego nie odbieram. Jakbym miała zastanawiać się nad każdym swoim krokiem, czy nie zostanie on dobrze lub źle odebrany, to bym stała w miejscu. W życiu trzeba być odważnym, zwłaszcza jeżeli coś bardzo kochamy, to serce samo podpowie, czy to jest dobra droga, czy zła. Ludzie zawsze będą oceniać drugiego, natomiast staram się być przykładem na to właśnie, by tego nie robić. I wierzę w to, że jest bardzo szerokie grono osób, które nie skupiają się na powierzchowności, ale ich wrażliwość właśnie pozwala im na to, by dotrzeć do tego, co najbardziej wartościowe, czyli do przesłania mojego, które zawieram w słowach i w muzyce. Tak jest, ja tu jestem i to widzę i to dzisiaj nie są sarsorogi takie, ale takie rumiankowe sarsorogi. Tak. Kiedyś powiedziałaś, że jesteś w drużynie Jezusa, prawda? Dzisiaj tak to właśnie wygląda. Okej, no widzisz, ja się cieszę, że ty masz swobodę, żeby to interpretować po swojemu. Ja mam być tylko bodźcem do twoich i do innych ludzi interpretacji. I tak to jest. Faktycznie jestem w życiu prywatnie i bardzo pozytywną osobą i staram się przyciągać też takie sytuacje. Stąd to hasło o drużynie Jezusa. To widać. Piszesz teksty nie tylko dla siebie, ale też dla innych wykonawców, dla Ewy Farny między innymi. Świetne kawałki. Czy potem ci nie żal, że to nie ty śpiewałaś? Nie. To są jeszcze większe moje sukcesy, bo to już też mówiłam w jednym z wywiadów, że kiedy tworzę dla innych, to jeszcze bardziej ambicjonalnie do tego podchodzę i bardziej dbam i doglądam. Nie wiem, czemu tak jest, ale to jest chyba dobre i efekty tego można słyszeć na szczytach list przebojów. I te sukcesy liczę sobie podwójnie. Przede wszystkim, co jest najfajniejsze w tym, to że to nie są moje stresy, tylko ja swoją robotę zrobię po cichu, w zaciszu domowym. I to jest takie coś takiego nowego dla mnie, bo zazwyczaj ja sama muszę potem bronić swojej twórczości. W wypadku, kiedy tworzę dla innych, mogę zachować taki spokój po prostu.
Patrząc na twoją twórczość, widzę i trochę Bjork, i trochę Lady Gagi. Czy masz jakieś muzyczne inspiracje? Pewnie akurat zarówno Bjork, jak i Lady Gaga to są artystki, których słucham i oczywiście nie na co dzień, bo gdzieś tam przychodzi fala i hype na daną osobę, na daną artystkę i wtedy śledzę intensywnie, ale kiedy tworzę, to staram się nie inspirować nikim ani niczym. Chociaż pewnie to nie jest do końca możliwe, żeby tego uniknąć, bo w sercu jakieś tam korzenie muzyczne każdy z nas ma i możliwe, że właśnie te artystki gdzieś tam miały swój wpływ na mój efekt końcowy mojej twórczości, mojej płyty, pierwszej czy drugiej. No, płyta Pióro Pusze jest zupełnie inna niż pierwszy album, trudniejsza mam wrażenie. To też jakby o czymś świadczy i o tym, i właśnie nie wiem o czym, ale muzyki w moim życiu nie, nigdy dosyć, więc ciężko będzie rozszyfrować, kto był i jaki artysta inspiracją przy kolejnym albumie. Mam 23 lata i co mi lata, to mi lata, zaczynam brudzić się życiem. To parę lat temu tak śpiewałaś. Czy tak. Znalazłaś jakiś środek czyszczący? No nie tak kopę lat temu, miałam 23 lata, no to niedawno. Słuchaj, nie znalazłam środka czyszczącego na to wszystko, co mnie w życiu spotyka i pobrudzi. I chyba nie trzeba szukać, bo prawda jest taka, że te wszystkie trudne sytuacje życiowe są bardzo inspirujące i gdzieś tam uszlachetniają i tym bardziej pozwalają docenić to, co dobre nas spotyka. Także myślę, że taką rekompensatą na wszystkie trudności jest właśnie publiczność, moi fani. Jak widzę ich uśmiechnięte twarze i kiedy widzę, że też chętnie kupują płyty, i to są takie moje drogowskazy i sygnały, że to, co robię w życiu, ma sens. Współpracujesz z różnymi artystami, Krzysztof Kijański, no tych nazwisk było dość dużo. Co jest w najbliższych planach? Zdradzisz nam coś? Ja słyszałem, że to jest jakiś generalnie ekstremalny gatunek muzyczny, ale chyba nie disco polo. Nie. Disco polo nie, ale tak jak powiedziałam, nie oceniam nikogo ani żadnego gatunku muzycznego, bo trzeba szanować innych ludzi. Natomiast to będzie ktoś... nie powiem, nie wyciągniesz tego ze mnie. Zostawmy, niech to będzie niespodzianka. Natomiast naprawdę będzie to połączenie dwóch skrajnych światów muzycznych, mojego i tej osoby. Powiem, że to jest mężczyzna. Natomiast nie jest to nikt ze świata mainstreamowego. Wiem, że na co dzień zajmujesz się różnymi rzeczami. Troszkę odstawiłaś taką muzykę na poważnie, tak? Znaczy szkolną, naukową, że tak powiem. Natomiast zajmujesz się, jak to nazwać? Leczeniem Camertonem, tak? Muzykoterapia, dźwiękoterapia. Tak, dokładnie, terapia muzyczna, w której ja wykorzystuję Camertony różnych częstotliwości. No, to naprawdę wymaga osobnego spotkania i wykładu w tej materii, chociaż faktycznie co jest piękne, to, że ta ścieżka naukowa i ta ścieżka muzyczna, one mi się tak fajnie przecinają w życiu i jedna nakręca mnie do poznawania drugiej. Faktycznie jest ciężko robić wszystko naraz i czasami trzeba dokonać wyboru i ta mój rozwój naukowy, bo badania do przewodu doktorskiego musiałam chwilowo zawiesić i przerwać, no bo jakbym mogła pozostawić ludzi i te wszystkie koncerty, kiedy jest potrzeba tych spotkań muzycznych i w moim sercu i w ich. Także no, to się stało priorytetem, działalność artystyczna, no ale nie odpuszczę doktoratu, także to będzie dopięte. Ja wiem, że tych Camertonów jest bardzo dużo, przeglądnąłem co najmniej kilkadziesiąt, ziemi, ozonu i różnych takich. Przygotowałem się, mam, nie wiem czy dobry, ale czy możesz zademonstrować? No jasne. Wiesz, no ty masz taki standardowy. Akurat ta częstotliwość to nie jest częstotliwość, na której pracuję. To nie jest konkretna częstotliwość zdrowia, ale... To jest A, dźwięk. 440 Hz, ale prawidłowo to ci powiem potem, jak powinno być. Dobrze. Jadąc tutaj mówiłaś, mijałaś pagórki niezwykle malownicze, które ci się spodobały. Tak. Czy nie zamierzasz, urodziłaś się w Słupsku, prawda? Nie zamierzasz zostawić Słupska, wszystkiego, całego tego zgiełku medialnego i przyjechać w Bieszczady? Mało mamy tutaj takich barwnych ptaków.
No i oczywiście, że zamierzam. Zamierzam tutaj bywać u was jak najczęściej. Tylko pytanie, czy wy mnie tak będziecie chętnie przyjmować, jak ja chętnie chcę przyjeżdżać. Tak? No i już, po problemie. Zapytam o twoją najbliższą płytę, bo chyba są już jakieś plany, prawda? Trzecia płyta. Tak. Jakiś rąbek tajemnicy? Pierwsza była takim wejściem i pokazaniem się zarówno od strony pisania piosenek bardzo komercyjnych, mainstreamowych, jak i te moje korzenie muzyki alternatywnej. Druga, to wiemy, jest jeszcze gorzej, jeszcze trudniej. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. A trzecia to będzie po prostu coś zupełnie innego. I myślę, że będzie odróżniać to od poprzednich, że szukam jakiejś jednej osoby, jednego producenta, która sprawi, że płyta będzie bardziej koncepcyjna. Do tej pory to tak jak właśnie pióro pusze. Każde piórko to inny utwór, o innym kolorze, o innej charakterystyce brzmienia, więc nie dałoby się zaszufladkować tego w żadną szufladę muzyczną. A trzecią płytą chciałabym się gdzieś zaszufladkować, ale w takim pozytywnym sensie tego wyrażenia, żeby po prostu od pierwszej do ostatniej piosenki, żeby to było bardzo, bardzo spójne i koncepcyjne, nie takie pióropuszowe i zwariowane. Natomiast do tego muszę dojrzeć, bo na ten moment jestem właśnie taka, powiedzmy, muzycznie rozdygotana. Jedną nogą stoję w bardzo takich elektronicznych brzmieniach, a drugą w kwartetach smyczkowych i bardziej alternatywnych brzmieniach. Więc to musi wybrzmieć do końca w moim sercu i w klubach, i na takich spotkaniach muzycznych jak dzisiaj, żebym mogła usiąść faktycznie do trzeciej płyty i do tego, co tam na razie mam w chmurach mojej głowy zapisane. Ja myślę, że ta trzecia noga folkowa, muzyka ziemi, tak jak Indiana, jest równie rewelacyjna. No widzisz, i teraz spotykamy się w tym najgorszym punkcie, kiedy każdy chce coś innego i trzeba wszystkim dogodzić, a na koniec jeszcze słuchać swojego serca. Faktycznie ja działam w ten sposób, że konsultuję się z moimi fanami poprzez moje social media i w ten sposób badam, czego oni by oczekiwali i tak powstają kolejne utwory. Może dlatego to jest tak zróżnicowany materiał, bo chciałabym każdemu dać odrobinę siebie i odrobinę radości tej muzycznej, pozostając w zgodzie ze sobą.